Wiecie, co wyróżnia nas jako ludzkość spośród wielu innych gatunków żyjących na Ziemi? Pieniądze, wojna i kciuki. Tak, dłonie i przeciwstawne kciuki na nich. W zasadzie używamy ich cały czas, bez przerwy. Na przykład chwytamy drobne rzeczy, piszemy wiadomości, albo trzymamy inne cenne przedmioty. Teraz wyobraźcie sobie, że pada deszcz, jest ślisko, jedziecie motocyklem i z jakiegoś dziwnego powodu spadacie z niego. Nie musicie sobie wyobrażać, że pada, bo faktycznie pada i jest ślisko. Nie znaleźliśmy nikogo, kto chciałby podjąć się tej kaskaderskiej, niebezpiecznej próby motocyklowej. Ale na szczęście mamy Miciego. Naturalnie dłonie idą na pierwszą linię frontu walki z asfaltem. I chyba nie muszę wam mówić, co się wtedy z nimi dzieje. Najczęściej zadawanym przez was pytaniem jest, jakie rękawice motocyklowe za 250 zł kupić. Każda gra w trochę innym segmencie. Zaczynamy. Pierwsze rękawice i od razu idziemy z bombą. Tak, za 250 zł nie da się kupić zaawansowanych rękawic i myślę, że macie tego pełną świadomość. Natomiast okazuje się, że nawet za mniejsze pieniądze da się kupić rękawice, które są wystarczające, które idealnie będą nadawały się do waszych codziennych potrzeb, spełniały swoje zadanie, a mimo to wystarczy, że są podstawowe. I właśnie takimi rękawicami, trochę niedocenionymi przez rynek, są Ozone Touring WP. I to WP oznacza, że są one waterproof, czyli wodoodporne. Tak, te rękawice są bardzo podstawowymi rękawicami, a mimo to będą się dobrze spisywały. Już wam mówię, jak to wygląda. Rękawica jest już na mojej dłoni i od razu czuję, że w środku mamy ocieplinę, więc dochodzi kolejny element. Mamy w ogóle tutaj takich kilka super smaczków wyciągniętych przez Ozona. W ogóle mam wrażenie, że Ozon próbował z tej rękawicy wyciągnąć jak najwięcej się da. Oczywiście nie da się zrobić wszystkiego, bo pamiętajcie o tym, że ta rękawica kosztuje 159 zł, czyli praktycznie tyle co 4 chleby dzisiaj. No może 4 chleby i 5 bułek. Wracając do naszej rękawicy. Jest ona wodoodporna dzięki membranie Hipora. Mamy w środku ocieplinę, więc całościowo sprawia to, że jesteśmy w stanie jeździć w takiej temperaturze i pogodzie, jak pokazywaliśmy wam dzisiaj. A dzisiaj jest około 5 do 7 stopni i co chwilę sobie popaduje, więc te rękawice spiszą się w tym momencie bardzo fajnie. Dodatkowo mamy tutaj także wycieraczkę, która w końcu jest dobrze wszyta. Da się? Tu ładnie wszyta, tu mamy kask, wizjer. Nawet jeżeli jeździmy w kasku otwartym z długą szybą, to uwierzcie mi, taka wycieraczka potrafi uratować, no może nie tyłek, ale spokojnie nerwy. Niestety w takim budżecie ciężko oczekiwać wszystkiego, więc mamy tutaj miękkie ochraniacze na kostkach, a także po wewnętrznej części dłoni, które robią też delikatnie za slajdery. Mamy także dodatkowe warstwy materiału w tych newralgicznych miejscach najbardziej narażonych na rozdarcie, a także długi mankiet z dwoma zapięciami, czyli swobodnie jesteśmy w stanie regulować, jak ciasno rękawica ma znajdować się na naszym rękawie. I pamiętajcie, że jeżeli mówimy o wodoodporności, chcemy ją zachować, to powinniśmy zakładać mankiet naszej rękawicy na rękaw naszej kurtki. Ozone Touring występuje w wersji zwykłej oraz w wersji WP. Jak dla mnie jest to jedna z najrozsądniejszych, ciekawych propozycji w niskim budżecie na rynku. Występuje zarówno w wersji męskiej, jak i damskiej i w szerokiej rozmiarówce. To teraz załóżmy, że pogoda się zmieniła, jest ciepło, nawet upalnie, jeździmy nakedem. Co jest wtedy fajne? Żeby mieć na rękach krótkie, skórzane, dobrze wentylowane rękawice. I właśnie takimi są ST Short. Osobiście jeżdżę w tych rękawicach od jakichś 2 lat i generalnie poza tym, że gdzieś tam zaczęły delikatnie brązowieć, to nic złego z nimi się nie dzieje. Powiedzmy jednak, z czego zostały zbudowane. Generalnie mamy tutaj dwie skóry. Mamy skórę kozią i skórę kangura od wewnętrznej części dłoni i zresztą widzimy, to jest taki specyficzny, szary materiał. Skóra kangura jest o tyle fajna, że ona może być bardzo, bardzo cienka, czyli dać nam świetne czucie manetki, a jednocześnie i tak zawsze będzie dużo bardziej wytrzymała niż skóra bawola czy chociażby kozia, która jest też bardzo przyjemna. Mamy tutaj także twardy ochraniacz na kostki, karbonowy, wentylowany i jeszcze jeden bardzo fajny myk, czyli miękką piankę absorbującą Sasteka, obszytą dodatkowo materiałem Super Fabric, który jest turboodporny na tarcie po asfalcie. Razem daje to nam wybuchową mieszankę, ponieważ mamy ochraniacz slider. 2 w 1 i to super działa. Mamy to na palcach i mamy to także po wewnętrznej części dłoni. Osobiście uważam, że nie są to najpiękniejsze rękawice na świecie, jeżeli mówimy o krótkich, usportowionych rękawicach, ale działają świetnie i myślę, że są godne polecenia.
A co w przypadku, gdy wielkie ochraniacze sportowe to dla Was za dużo? Odpowiedzi jest wiele, a jedną z nich może być Brogger California. Rękawice również skórzane, również krótkie, ale zachowane w zupełnie innym stylu. Tutaj chociażby mamy ukryty, twardy ochraniacz pod warstwą skóry. Mamy przyjemnie narysowane logo, jakby całościowo rękawica jest w takim minimalistycznym, klasycznym stylu. Do tego mamy miękkie absorbery, które zaczynają się tutaj, czyli na zewnętrznej części dłoni i ładnie przechodzą do środka. Mamy także skórę. I o skórze warto powiedzieć, ponieważ mamy tutaj mieszankę skóry kangurzej i koziej. I kangurza skóra jest właśnie od środka, czyli jest to bardzo mocna, wytrzymała skóra, a jednocześnie delikatna, miękka i przyjemna dla nas. Więc Kalifornia, absolutnie nie ma się czego wstydzić, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Wentylacji, chociaż nie widać na pierwszy rzut oka, jest dużo. Mamy zarówno perforację, czyli na stałe otwartą wentylację, na mankiecie, na palcach, a także po wewnętrznej części dłoni na palcach oraz na naszym kciuku, ale mamy także ukrytą wentylację w postaci elastycznych paneli pomiędzy palcami. Nie tylko wpuszczają odrobiny powietrza do środka, ale również wpływają na komfort, bo po prostu wygodniej takie rękawice użytkuje się na co dzień. To teraz coś dla tych, którzy chcą pojechać w trasę i to taką nietypową, bo na przykład mamy motocykl typu Adventure i faktycznie chcemy zjechać z asfaltu, przejechać przez teren, pobawić się trochę w offroadzie. Wtedy okazuje się, że długie rękawice turystyczne średnio będą zdawały egzamin, a nawet te krótsze rękawice turystyczne średnio będą zdawały egzamin, ponieważ są zwyczajnie za grube i dają zbyt małe czucie tego, co dzieje się z naszym motocyklem. Znowu offroadowe rękawice, takie typowo enduro cross, są zbyt delikatne, kiedy już wrócimy na asfalt. Hybrydą takich rękawic mogą być właśnie patrole od Rebel Horna w wersji short. Co ciekawe, są one uszyte w taki sposób, że od wewnątrz mamy delikatną skórę kozią, która jednocześnie jest wytrzymała, natomiast na zewnętrznej części rękawicy mamy użytą zarówno kozią skórę, jak i kordurę, czyli materiał, który jest cienki, ale jednocześnie bardzo wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne. Całość jest oczywiście perforowana i mamy także wystające, twarde, mocne ochraniacze oraz elementy takie jak pianki absorbujące i super fabric. Czyli całościowo daje nam to ciekawą hybrydę, ponieważ ta rękawica jest dużo lżejsza od typowych rękawic turystycznych, a jednocześnie daje nam dużo więcej zabezpieczeń, kiedy już wrócimy na asfalt, od typowych rękawic MX. I pomysłodawcą wykorzystania rękawic w taki sposób jest Endurak, który osobiście używa je właśnie na ciężkim motocyklu w ciężkim terenie. Ja wolałbym osobiście powiedzieć w trochę lżejszym terenie, na lżejszym motocyklu, ale patent jak najbardziej słuszny. Z dłoni korzystamy codziennie, więc warto o nie dbać. I wprawdzie 2,5 stówy to nie jest zbyt duży budżet na kupno rękawic ochronnych na motocykl. Ale jak zauważyliście, udało nam się wyrwać kilka bardzo ciekawych modeli, które zaspokoją niejedne potrzeby motocyklowe, więc warto o tym pomyśleć. A my widzimy się następnym razem.